Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Dzisiaj w odpowiedzi na Wasze prośby przychodzę ze streszczeniem i opracowaniem tekstów Tadeusza Borowskiego. Wierzę, że się Wam przydadzą, bo wiem z Instagrama, że naprawdę czekaliście na tego typu materiał. Także ściskam Was mocno, przypominam o notatkach, które teraz na naprawdę parę tygodni przed maturą mogą się bardzo przydać, tak samo jak i mój kurs. Więc ściskam, całuję, zaczynamy. Najpierw idea. Opowiadania Tadeusza Borowskiego opisują rzeczywistość nazistowskich obozów zagłady i ich destrukcyjny wpływ na więźniów. Łagodnie ujęte. Pojawia się tu postać człowieka zlagrowanego, który chcąc przetrwać w nieludzkich warunkach, wyrzekł się uniwersalnych wartości. Siła przekazu opowiadań wzmocniona została przez prowokacyjny brak moralizującego narratora. No bo jak to zazwyczaj jest, zazwyczaj pojawia się jakiś narrator, który nam tak delikatnie sugeruje, co jest dobre, a co złe, a tutaj tego nie ma i to jest nowatorskie. O autorze, czyli o samym Borowskim. No oczywiście poeta, prozaik, publicysta. Urodził się na Ukrainie, natomiast potem studiował polonistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Pierwszy raz poetycko pojawił się w przestrzeni literackiej w 1942 roku. No a 25 lutego 1943 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Potem jeszcze był w innych obozach, trafił też do Dachau. No i po wojnie zaangażował się w działalność społeczno-polityczną, był członkiem PZPR, tak wyszło. Jego teksty i opowiadania wzbudziły wiele kontrowersji, no a koniec życia najpewniej łączy się z samobójstwem, choć tutaj rozmaite są hipotezy, więc w 1951 roku Borowski popełnił najpewniej samobójstwo. Informacje ogólne o książce, czyli proszę Państwa do gazu w formie opowiadania w miesięczniku Twórczość się ukazało w 1946 roku, a w zbiorze Pożegnanie z Marią w 1947 roku, no i Ludzie, którzy szli w 1947 roku, więc tak to wygląda i zbiór Pożegnanie z Marią. Epoka to rzecz jasna wojna i okupacja. Mówimy tu o epice, no bo gatunek to opowiadania. No, jeśli chodzi o genezę, no to mamy tutaj odniesienie do obecności autora w aż trzech obozach zagłady, więc tak, tak jest źródło tekstu. Tytuł. Proszę Państwa, do gazu w pierwodruku opowiadanie nosiło tytuł Transportowiec Sosnowiec-Będzin. Jako jego autor widniał Krystyn Olszewski. No i teraz zestawienie kulturalnego zaproszenia z przerażającą sytuacją brzmi ironicznie i oskarżycielsko, prawda? No bo zazwyczaj się mówi proszę Państwa do stołu, nie wiem, zapraszam Państwa gdzieś, a nie proszę Państwa do gazu, gdzie za chwilę umrzecie. Ludzie, którzy szli, odnosi się do więźniów, którzy tłumnie zmierzali do komór gazowych. Był to dla tatka, narratora i bohatera codzienny widok. Styl. Głównym narratorem i zarazem bohaterem, celowe powtórzenie, żeby to Wam zapadło w pamięć, jest Tadek, który opisuje rzeczywistość obozową z własnej perspektywy. Człowieka zlagrowanego, czyli obojętnego na cierpienie innych. Mówi językiem potocznym, pozbawionym emocji, często bardzo obrazowym. Borowski posłużył się literacką metodą behawioralną, czyli taką, która opisywała głównie zachowania bohaterów, unikając wglądów w ich psychikę. Pozbawiony moralistycznych elementów styl tych opowiadań ściągnął na autora zarzuty o cynizm. Reakcja twórczości poprzedziła wymownym komentarzem jego dwa opowiadania. Słuchajcie, brakuje im tego stanowczego przeciwstawienia się złu, dlatego nie możemy się solidaryzować z sensem moralnym tych utworów. Drukujemy, ażeby zbrodniom niemieckim przeciwstawić pełen naturalistycznej grozy akt oskarżenia. Akt, który wskazuje zarazę zła wszczepioną w duszę ofiar. Czas akcji to lata 42-44, miejsce akcji to obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Bohaterowie. Nasz Tadek, już wymieniony, znowu usłyszycie, że to i bohater, i narrator, młody mężczyzna więzień. To z jego perspektywy przyglądamy się obozowemu życiu. Opowiada o nim zwyczajnym językiem, naznaczonym gwarą obozową i pozbawionym emocji.
Wydaje się człowiekiem, który dostosował się do zasad rządzących w łagrze. Czasami złości się na ludzi zmierzających do komór. Wbrew pozorom jednak wszechobecne zło i bezmiar cierpienia przytłacza go. Niekiedy odczuwa strach. Henry, a właściwie Henri, bo to dobry kolega tatka i Francuz, członek Kanady, czyli komanda pracującego przy rozładunku transportów kolejowych. Pragmatyczny, obojętny wobec cierpienia więźniów, którzy są wysyłani do komór gazowych. Marsylczyk, kolega tatka, otyły mężczyzna o uduchowionej twarzy, mówi, że transporty ludzi nie mogą się skończyć i zauważa, że żyją z tego, co oni przywiozą. SS-man z notatnikiem. Młody, ogolony mężczyzna, jest spokojny, dokładny, dba o porządek w transportach. Jasnowłosa dziewczyna. Ładna dziewczyna, która wyskoczyła z wagonu i zapytała tatka, gdzie zostaną wywiezieni. Po chwili sama zorientowała się, że czeka ją śmierć w komorze. Przyjęła to ze spokojem. Symbol godności, odwagi. Mirka. Miła, pulchna dziewczyna, blokowa w KFL-u, skrót niemieckiej nazwy kobiecego obozu koncentracyjnego. Spotykała się z Żydem, chciała ukryć dziecko, żeby uchronić je przed śmiercią. Rudowłosa blokowa, wysoka, ruda dziewczyna o szerokich stopach i czerwonych dłoniach, pewnego razu nie wytrzymała i oznajmiła nieświadomym więźniarkom, że ich rodziny zostały zagazowane. Katia. Mała, zgrabna dziewczyna, pracuje w ustępie, gdzie prowadzi długie dialogi miłosne z więźniami. Żyd, zakochany w Mirce, kupował jej świeże jajka, spędzał z nią długie godziny. Streszczenie. No i teraz tutaj jest taka uwaga, że Borowski na określenie SS-mana używa formy S-man. Zaczynamy od, proszę Państwa, do gazu. Powiem Wam szczerze, że jak omawiam takie teksty i gdzieś tam się przejęzyczę i pojawia się jakiś uśmiech i chcę powiedzieć, no to lecimy, to właśnie odczuwam taką niewspółmierność jakby ciężaru tych tekstów do takiego luźnego podejścia, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Proszę Państwa, do gazu. Opowiadanie zaczyna się od opisu upału panującego w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Cały obóz chodził nago. Tadek, bohater i narrator, wspomina, że przeszli już od wszenie ubrania, że czas płynie wolno. Właśnie siedzą w kilku na pryczy, jedzą i rozmawiają. Wśród nich są m.in. Henri oraz Marsylczyk. W pewnym momencie Tadek rzuca, że może już więcej nie będzie transportów do komina. Marsylczyk upomina go, że mówi głupstwa i dodaje: ludzi nie może zabraknąć, bo byśmy pozdychali w lagrze. Wszyscy żyjemy z tego, co oni przywiozą. Wokoło kutłują się nadzy, spoceni ludzie. Marsylczyk rzuca, że religia jest opium dla ludzi i gdyby nie wiara, więźniowie już dawno by rozwalili krematoria. Robi się poruszenie. Przychodzi blokowy, mówi, że przyszedł transport i ludzie z Kanady, czyli ekipy zajmujące się rozładowywaniem transportów, mają iść do pracy. Po odprawie idą w kierunku rampy, przy której odbędzie się rozładunek. Siadają na skrawkach cienia przy szynach i czekają, obserwują, pogardliwie komentują zachowanie Greków, którzy jedzą stare, nieświeże jedzenie, nazywają ich bydłem. Henri rozmawia z postem, wartownikiem, który chce mu sprzedać wodę. Dogadują się, już wcześniej robili razem takie interesy. Na rampie robi się coraz większy ruch. Zjeżdżają się SS-mani. W końcu zza zakrętu wynurzyły się towarowe wagony. Z wnętrza wagonów wydobywają się krzyki przerażonych, umęczonych ludzi. SS-man przeciąga serią z automatu po wagonach. To ucisza więźniów. Wagony zostają otwarte. Wychodzą z nich zdezorientowani ludzie, którzy pytają, co z nimi będzie. Nikt nie mówi im prawdy. Jest prawo obozu, wyjaśnia czytelnikom narrator, że ludzi idących na śmierć oszukuje się do ostatniej chwili. Jest to jedyna dopuszczalna forma litości. Panuje coraz większy upał, wzmaga się pragnienie. Pić, och, pić. Następuje odprawa transportu z Sosnowca oraz Będzina. Narrator opisuje przedmioty, z którymi przyjechali ludzie. Młodzi i zdrowi idą na prawo, do lagru, do pracy, choć ostatecznie również trafią do komory gazowej. Wokół krąży karetka Czerwonego Krzyża. Jej zadaniem jest przewożenie gazu, którym zabija się więźniów w komorze. Kanada pracuje bez wytchnienia, pakuje ludzi do aut. Wszystko to notuje młody SS-man z notatnikiem w ręku. Narrator próbuje za pomocą liczb opisać ogrom zła, które czynią naziści. Najkrwawsza bitwa wojny, największe zwycięstwo solidarnych i zjednoczonych Niemiec. Gdy opróżniono wagony, ospowaty SS-man każe wyczyścić ich wnętrza.
Tam, wśród kału i pogubionych zegarków, leżą poduszone oraz podeptane martwe niemowlęta. Mają oddać je kobietom, ale te nie chcą ich brać. Kobiety z dziećmi jadą do komory gazowej. W końcu zgłasza się siwa, wysoka pani i bierze niemowlęta. Tadek jest bardzo zmęczony, czuje się źle, mąci mu się trochę wzrok. Pyta Henri'ego, czy my jesteśmy ludzie dobrzy? Czuje narastającą złość w stosunku do więźniów idących do gazu. Musi być tutaj przez nich. Henri, który w ogóle nie przejmuje się wszechobecnym cierpieniem, uspokaja go. Tadek przygląda się kolejnym transportom, które w końcu się kończą. Zwraca uwagę na komendantkę KFL-u, która nienawidzi urody kobiecej nienawiścią kobiety obrzydliwej i zdającej sobie z tego sprawę. Nieprzyjemnym wzrokiem obserwuje kobiety, które dostanie pod swój nadzór. Kanada ładuje do auta przedmioty pozostawione przez więźniów. Cały czas doskwiera upał i rozdrażnia coraz bardziej pracujących przy transportach mężczyzn. Nagle pojawia się kobieta, idzie szybko, za nią biegnie małe dziecko, woła za nią mamo, ale kobieta krzyczy, że to nie jej dziecko. Dopada ją Andrii, marynarz ze Sewastopola, powala na ziemię i wrzuca na auto. W pewnym momencie z wagonu wyskakuje piękna, jasnowłosa dziewczyna. Rozgląda się wokół i pyta tatka, słuchaj, słuchaj, powiedz, dokąd oni nas powiozą? Tadek nie odpowiada, dziewczyna się domyśla odpowiedzi, zaciska usta, mówi, już wiem. I idzie w stronę samochodów. Ktoś chce ją zatrzymać, ale ona wbiega do jednego z nich. Tadek wraca do pracy, wynosi niemowlęta, wyrzuca bagaże, dotyka trupów i jednocześnie zaczyna odczuwać dziki strach. Przygląda się rozdzierającym obrazom, na przykład pewnej parze, która nie chce się rozstać, albo ludziom, którzy niosą dziewczynkę bez nogi i wrzucają na stos trupów. Jej los będzie straszny, spali się żywcem wraz z nimi. Zapada wieczór. Jest już chłodno, chwila odpoczynku. Henri zagaduje tatka o buty. Ten odpowiada, że ma już dość. Piją kawę. Będzie jeszcze jeden transport. Tadek oznajmia, że nie pójdzie go rozładowywać. Nie dam rady, mówi. Zjawia się nowy transport. Znowu przemoc, zabijanie. Tadek dotyka ręki trupa i ucieka. Skulony pod wagonem wymiotuje. Potem kładzie się na chłodnych szynach i marzy o powrocie do obozu. Kończy się praca. Tadek stwierdza, parę dni będzie obóz mówił o transporcie Sosnowiec-Będzin. Był to dobry, bogaty transport. Wracają do obozu. Noc się przejaśnia. Z krematoriów ciągną się potężne słupy dymów i łączą w górze w olbrzymią czarną rzekę, która niezmiernie powoli się przewala przez niebo nad Birkenau i niknie za lasami w stronę Trzebini. Transport sosnowiecki już się pali. Teraz drugi tekst. Ludzie, którzy szli. Opowiadanie zaczyna się od wzmianki o boisku do piłki nożnej. Z tyłu był drut, a za nim rampa kolejowa. Dalej stał obóz kobiecy, na którym mówiło się KFL. Nieopodal były też krematoria. Za krematoriami lasek, którym szło się do Białego Domku, czyli komory gazowej. Narrator wspomina pewien niedzielny mecz. Grał na bramce. Ktoś wybił piłkę na aut. Tadek pobiegł za nią. Wtedy zobaczył, że na rampę zajechał pociąg. Z wagonów zaczęli wychodzić ludzie, po czym skierowali się do lasku. Gdy pobiegł po piłkę kolejny raz, rampa była już pusta. Między jednym a drugim kornerem za moimi plecami zagazowano 3000 ludzi, stwierdza. Snuje rozważanie, jednocześnie zauważa, że kiedy on wstawał rano, potem jadł obiad, później wieczorem czytał książkę i w nocy, gdy wychodził przed blok, ludzie szli i szli do komory gazowej. Narrator przechodzi do opisu odcinka C, w blokach którego umieszczono ponad 30 tysięcy kobiet. Panujące tam warunki były złe, brak bielizny, przyborów, jedzenia. Ale mimo tego tę część obozu nazywano perskim dywanem. W pogodne dni kobiety zakładały kolorowe suknie i chusteczki. Mężczyźni mieli wrażenie, że widzą gwarny, ruchliwy, kolorowy, egzotyczny rynek, stąd nazwa. Narrator wspomina, że wszystkie istniejące tam dachy zostały pokryte przez niego i jego kolegów. Dodaje, że pomagali kobietom za zapłatę w rozmaitej formie, a nie z dobrego serca. Wyznaje też, że wówczas poznał oblicze tego dziwnego obozu. Kobiety błagały ich o różne przedmioty, scyzoryki, łyżki, ołówki. Blokowymi były słowaczki, które pamiętały ponure początki KFL-u. Narrator opowiada o Mirce, tęgiej, miłej blokowej. Kochała się w pewnym Żydzie, który kupował dla niej świeże jajka. Razem spędzali dużo czasu. Któregoś razu Mirka pokazała im dziecko, które chciało ocalić przed śmiercią, ale wtedy Żyd położył jej rękę
na ramieniu. Otrząsnęła się gwałtownie i zaczęła łkać. Tadek zareagował na to wzruszeniem ramion. Narrator przywołuje też postać innej blokowej, wysokiej, rudej dziewczyny. Zagadywała kobiety, aby nie myślały. Któregoś razu nie wytrzymała i wykrzyknęła do nich, nieświadomych, że ich dzieci, mężowie, rodzice zostali zagazowani. Ten dym, który widzicie nad dachami, to wcale nie z cegielni, jak wam mówią. To waszych dzieci. Powiedziawszy to, kazała śpiewaczce kontynuować śpiewanie. Tadek przedstawia życie obozowe. Wspomina Katię, która w ustępach prowadziła dialogi miłosne z mężczyznami. Podkreśla, że cały czas ludzie szli do komór gazowych. Przytacza dialog kolegów, który dowodził kompletnej obojętności na cierpienie skazanych na śmierć. Mówi o staruszku, który biegł w stronę komory. Kradliśmy wszystko, co było pod ręką i nieśliśmy na obóz, przyznaje również. Przedstawia widok palących się stosów i pracujących krematoriów. Przypomina sobie różne straszne migawki. Kiedyś samochodem przyjechała młoda kobieta, która nie chciała odejść od matki. Rozebrano je obie w komorze. Matka poszła przodem. Człowiek, który miał prowadzić córkę, zatrzymał się, uderzony pięknością jej ciała i w podziwie podrapał się po głowie. Kobieta na ten ludzki, prostaczy gest odprężyła się. Mężczyzna złapał ją za rękę i nie chcąc jej powiedzieć, co się z nią stanie, zasłonił jej oczy i poprowadził do płonącego rowu. SS-man strzelił jej w głowę, a mężczyzna pchnął do rowu. Pod koniec lata przestały przychodzić pociągi z nowymi transportami. Więźniowie początkowo czuli pustkę, ale potem się przyzwyczaili. Kończąc swoją opowieść, narrator mówi: pamięć ludzka przechowuje tylko obrazy. I dodaje, że kiedy myśli o ostatnim lecie Oświęcimia, przypomina sobie tę dziewczynę wrzuconą do płonącego rowu i Żyda, który co wieczór przychodził, żeby kupić jaja dla Mirki. Motywy literackie obecne w utworze. Zagłada. Opowiadania Borowskiego opisują bardzo sugestywnie i dokładnie, jak wyglądał proces zabijania więźniów obozów koncentracyjnych, poczynając od rozładowywania transportu więźniów przez pobyt w obozie i kończąc na drodze do komór gazowych. Obóz koncentracyjny funkcjonuje jak dobrze zorganizowane i sprawnie działające przedsiębiorstwo. W tych dwóch opowiadaniach Borowskiego jest skupiony na transportach. Więźniowie poddawani są ciągłemu terrorowi, który zmienia ich w ludzi zlagrowanych. Człowiek zlagrowany. Potworne warunki w obozie wpływają demoralizująco na psychikę człowieka. Staje się on istotą, dla której najważniejszym celem, czasami jedynym, jest przetrwanie za wszelką cenę. Zachowania związane z empatią, litością czy solidarność są mu obce. Cierpienie. Cierpienie jest nieodzownym uczuciem więźniów. Głód, strach przed śmiercią, darcie z godności, straszne obrazy cudzej krzywdy, szczególnie dzieci. Zanikająca nadzieja na ocalenie skutecznie traumatyzują ich psychikę. Borowski bardzo sugestywnie opisuje momenty, w których Tadek odczuwa napad paniki czy dzikiego strachu. Śmierć jest wszechobecna w obozie. W opowiadaniach Borowskiego widzimy ludzi, którzy maszerują do komór gazowych, którzy czerpią korzyści z cudzej śmierci, którzy pracują przy zwłokach i zaczynają się oswajać ze śmiercią, którzy boją się, że w przypadku braku nowych transportów stracą źródło towarów, w tym jedzenia. Dzieci. Najpotworniejsze obrazy śmierci dotyczą dzieci. Narrator opisuje okrutne ich traktowanie, pozbawione szacunku, obchodzenie się z ciałami małych istot. Bardzo przejmująca scena pokazuje matkę, która wyrzeka się swojego dziecka, jest dla niego obciążeniem. Wtedy jeden z Rosjan atakuje ją, co zyskuje aprobatę SS-mana. Miłość. Uderzający jest brak obrazów miłości. Jednym z wyjątków jest wątek Żyda, który był zakochany w Mirce. Scena z matką wyrzekającą się własnego dziecka ma wymiar symboliczny. Nawet ten rodzaj miłości w obozie może ulec destrukcji. Kat i ofiara. Obóz to świat podzielony na dwie sfery. Niemców, zwierzchników i zarazem oprawców oraz więźniów, czyli niewolników, których można eksploatować bez granic i bezkarnie zabijać. Czasami ofiary współpracują z Katem, żeby przetrwać. Bardzo kontrowersyjny przekaz Borowskiego głosi, że każdy więzień, który przeżył obóz, zawdzięcza swoje ocalenie czyjejś śmierci. Kochani, ten trudny utwór za nami. Ściskam Was bardzo mocno. Wiem, że do matury 2022 coraz bliżej, ale ten materiał będzie obowiązywał, jeśli się nie mylę, 2023 też, więc... I tak ten film pozostanie aktualny. Ściskam Was mocno, raz jeszcze to powtórzę. Notatki do matury, kursy do matury. Tam jestem i pomagam i wspieram. A na Instagramie też daję znać i zapytuję Was o to, co chcecie oglądać w kolejnych materiałach.
uściski i do zobaczenia. Pa!